Hej i cześć, z tej strony Zuza z kanału Kulturalna Szefa i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmie, który nagrywam specjalnie dla was właśnie dzisiaj. I pojawił się ostatnio problem taki, że... Pojawił się problem taki, moi drodzy, że mam jakiś taki zastój czytelniczy i... Mam mnóstwo książek do przeczytania, naprawdę mam taki... Mam taką listę, mam taki terminarz, że to jest masakra, ale równocześnie nie potrafię po żadną powieść sięgnąć, bo... Po prostu jakoś tak nie mam... Nie mam siły i na pewno każdy książkoholik się z takimi rzeczami zmaga, że w pewnym momencie po prostu nie może sięgnąć po jakąś powieść, czy po w ogóle jakąkolwiek powieść i ma na przykład przez miesiąc problem, żeby cokolwiek przeczytać. I właśnie ja taki mam problem aktualnie, co jest złe, ponieważ gonią mnie terminy, ale mam nadzieję, że niedługo mi to minie. I w międzyczasie chciałabym wam trochę opowiedzieć o czymś innym, o rzeczach, które też właśnie lubię i które zapowiadałam, że będą na tym kanale, a jakoś po prostu to ucichło i aktualnie gadam o samych książkach, więc zaczynamy tak naprawdę nową serię, z której jestem bardzo zadowolona, cieszę się, że ją zaczynam, mam nadzieję, że wam też się spodoba. I nowa seria będzie o tym, co oglądam, czyli o anime. Zacznijmy od tego, że istnieją takie anime, które po prostu się obejrzy i zostają z tobą na całe życie. I to są takie serie, które trafiają do was i wy nie wiecie tak naprawdę, jak to się stało, że wy zakończyliście tą serię i ona was rozrywa od środka i po prostu nie dajecie sobie rady, żeby wstać następnego dnia z łóżka. Tak was przeraża to, że wy już skończyliście tą serię, tak was przeraża to, że już jest jej koniec i tak was przeraża to, że po prostu już jej nie ma, że nie możecie normalnie funkcjonować i ja nie spodziewałam się, że właśnie, że napotkam na taką serię kiedykolwiek, bo nigdy nie miałam takiego anime, które by zrobiło ze mną właśnie to, co zrobiło właśnie to. To jest świetne, to jest po prostu... niepowtarzalne, a mówimy o Shigatsu wa Kimi no Uso. Ja nie wiem, czy to dobrze wymawiam po japońsku, więc wolę używać angielskiej nazwy, czyli Your Lie in April. Zacznę od tego, że początkowo nie przemawiał do mnie w ogóle temat tego anime, bo kiedy słyszałam o nim i kiedy właśnie przewijały się jakieś fotki, zdjęcia czy grafiki, to zawsze patrzyłam na to i mówiłam sobie, no spoko, no jest sobie jakiś romans, jakaś drama, spoko, ale równocześnie miałam takie wolę jednak anime z samurajami, gdzie się tłuką, gdzie się biją, gdzie się leje krew i gdzie jest dużo akcji. No i tutaj był mój błąd. Bo sięgnęłam po to anime dopiero niedawno i okazało się, że będzie to jedno z najlepszych anime, jakie kiedykolwiek widziałam. Nasz główny bohater jest 15-latkiem, który w bardzo młodym wieku stracił matkę i ona była osobą, która nauczyła go grać na fortepianie, nauczyła go pasji do grania na fortepianie, jednak równocześnie każąc mu grać idealnie z nutami, by wygrywał wszystkie konkursy, jakie w ogóle istnieją. I nazywali go właśnie dziecięcym metronomem, który potrafi bezbłędnie zagrać utwór i dzięki temu właśnie wygrywać konkursy. Jednak kiedy umarła, on przestał grać. Nie mógł już grać, bo wydawało mu się, że nie słyszy muzyki, nie słyszy nut. I w związku z tym, że nie mógł usłyszeć swojej własnej muzyki, przestał grać, przestał brać udział w konkursach. No i właśnie w tym momencie pojawia się dziewczyna, grająca na skrzypcach, która po prostu uzewnętrzniała siebie właśnie w muzyce. On poznaje ją, zaczyna z nią spędzać czas, zaczyna z nią chodzić na różne konkursy. Ona go jakby zmusza do tego, żeby grał na fortepianie, do tego, żeby wrócił do muzyki, ale nie jest to takie proste. To jest głównie cała fabuła tego anime i o to właśnie w nim chodzi, bardziej o muzykę i o tą interakcję z innymi ludźmi. Ale brzmi to cienko, nie? Brzmi to słabo i mi też to właśnie brzmiało dosyć naciąganie, jak można w ogóle się inspirować tym anime, ale ja weszłam w to i z pierwszym odcinkiem już jakby bohaterowie po prostu powiedzieli: ej Zuza, a ja powiedziałam: Boże, uwielbiam was. I mniej więcej tak to wyglądało, że
zakochałam się w bohaterach, zakochałam się w muzyce, bo wbrew wszystkiemu ja naprawdę bardzo kocham muzykę klasyczną i zakochałam się w muzyce, zakochałam się w bohaterach, zakochałam się w kresce, która się tam pojawiła, bo kreska, która się pojawia w tym anime jest bardzo niespotykana i nie widziałam jej nigdzie indziej, więc jeszcze to, później jeszcze weszła fabuła i ja jestem bardzo uczuciowym człowiekiem i jeżeli dzieją się jakieś takie rzeczy bardzo dramatyczne, bardzo przejmujące, to do mnie to bardzo mocno dociera i ja od 12 odcinka po prostu płakałam co odcinek, bo działy się takie rzeczy, że ja nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, a na ostatni odcinek po prostu jakby rozerwali mi serce od wewnątrz i po prostu wybeszyli mnie całą. Ja po prostu, ja wciąż nie mogę. Najlepsze jest to, że skończyłam to anime dawno temu i ja skończyłam mniej więcej w lipcu, może mniej więcej tak. I ja po prostu do dzisiaj, jak słyszę dane utwory z soundtracku, to mnie po prostu ściera, po prostu zwala z nóg. To jest tak, nie dość, że jest dużo dramatu, to po prostu, no po prostu trafia do serca i nie chcę stamtąd wyjść. I to jest chyba najlepsze, co może się wydarzyć, bo też uwielbiam to uczucie, kiedy dzieje się to z książką. I właśnie tak tutaj jest. Piękne anime, to jest tak cudowne i jest, nie dość, że jest zabawne, nie dość, że jest właśnie romantyczne, więc jeżeli nie oglądaliście, jeżeli w ogóle nie słyszeliście o Your Lie in April i jeżeli nigdy nie oglądaliście anime, co może się akurat zdarzyć, bo na przykład nie mogę przekonać Mai, żeby oglądała i nawet jak jej powiedziałam, na czym polega to anime i wytłumaczyłam jej mniej więcej całą fabułę, to wzięła, obejrzała pierwszy odcinek i powiedziała, o nie, nie, to do mnie nie przemawia, więc do niektórych nie przemawia, ale akurat do mnie tak, bo uwielbiam oglądać tak naprawdę komiks, który dzieje się na ekranie. Jeżeli oglądaliście, dajcie znać oczywiście w komentarzu, co myślicie. Jeżeli nie, no to oczywiście sięgajcie. Może do was nie przemówić, ale mam nadzieję, że akurat to anime przemówi do każdego. Zmuszę Maję, żeby oglądała. Zadzwonię do tej laski, która mnie porwała, żeby ją też porwała, przywiązała do krzesła, a następnie puściła jej Your Lie in April. To jest idealny plan. Zaraz do niej zadzwonię. Tak naprawdę to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Co myślicie o tej serii? Mam nadzieję, że również oglądacie anime. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie byłam za smutna w tym odcinku, bo po prostu jak myślę o tym anime, to od razu mi się włącza taka melancholia wewnętrzna. Więc jeżeli byłam jakaś taka jakby zamyślona, czy na przykład jakaś śmieszna, to przepraszam, ale po prostu to anime tak na mnie działa. I oczywiście komentujcie, subskrybujcie, dawajcie okejki, zapraszam na wszystkie moje media społecznościowe w opisie, szczególnie na Instagrama i Snapchata, na które często update'uję. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.